Halo moi drodzy, witam was serdecznie. Ty spierdalaj. Witam was serdecznie z tej strony Shira, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Horde. No i kochani, co my dzisiaj będziemy robić? Gdzie my idziemy? Mapa się włączyła. Super, 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 super. Ale nadal nie zmienia to faktu, że jednak ten zoom jest za mały. Ten zoom jest za mały. Da się tu wejść? Ej. No jeżeli ta mapa jest tak wielka, jak mi się wydaje, a być może tak jest, to mamy przejebane. To mamy przejebane, kochani. Dobra, co my ostatnio mieliśmy robić? My ostatnio mieliśmy sobie tutaj polutować trochę. Także to nie, mieliśmy bodajże gonić za tym naszym arcywrogiem. Jak ten powalony psychol Pietrow zdołał przeprogramować cywilne roboty tak, by zabijały ludzi? Jak wspomniałem, Wiktor Pietrow był zdolny. Wróg jest w stanie pogotowia, towarzyszu majorze. O, oh, fuck! Pa, 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 pa. Nie! Weź, ty to spierdzielaj. Hop, 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 do góry! Znowu! I muzetków po krzywy. Dobra, ej, bo tu się robi niebezpiecznie. To jest mocno. Gdzieś tu była kamera chyba, co? Where is kamera? Pyk, 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 nie ma. Ty to spierdzielać. Ja myślę, że... O kurde. Ciebie to ja już żegnam. Nie w ten sposób. A. Dobra, czekajcie, czekajcie, zaraz to ogarniemy spokojnie. Ogarniemy, ogarniemy, ogarniemy. Jest tu bezpiecznie, chyba. No to se pomijałem, a ja chyba zaraz czytam grę. Startowałem. Udało. Pyk, pyk, pyk. Ale i tam to sporo będzie. Mieliście trochę akcji? Macie trochę akcji. W sumie nawet trochę więcej niż mało. Znaczy trochę. Dodało. Gamonie. Już? Który jeszcze? Kurde, oni się cały czas tworzą. Tam są krowy, a tu widzę lód. O nie! O nie! Nie, 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 coś ty zrobił. Do góry. Dodało. Plecy. No, nie wyjdzie tatu. Ten z jakimś nunchako tam lata. I do dołu. Gdzie masz wyłącznik? Chyba gdzieś tu. Dobra, bo ja sobie troszeczkę z tą kamerą przejebałem, jeżeli chodzi o to. Ale ogólnie jest spoko. Możliwe, żyjemy. No, mi sporo poszło. Ten pan helikopter oczywiście tu musi już stać sobie między nami. Ale dobra, nic się nie stało. A oprócz tego, że one są już naprawiane. Właśnie nic nie stało. Dobra. Wybieramy dalej. Trochę ammo nam przybyło. Trochę nam odeszło. Ale ogólnie nie jest źle. Oprócz naszego zdrowia. No właśnie. Jak tam amunicja i resztę dyrdymałów, które trzymamy tutaj w ekwipunku? To myślę, że możemy sobie zwrócić. To nam niepotrzebne. To też nam niepotrzebne. Dobra, nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Damy radę. Wszystko zebrane, wszystko zebrane. Tam jeszcze można iść do przodu. Szybko się spierdzielaj, gamoniu. Kamera. Czy kamera została odbudowana? Tu. Do góry. Do dołu. No jeszcze nie trafiłem. Ja je sobie robicie. Nikogo nie ma w domu. Nie otwieram. Panie nunchako. Do góry. Do dołu. Kurwa, nie. Prądem. Stare baby jebać prądem. Do góry. Dopiero się rozkręca. To nie miało tak być. No to sobie weź z niego. Może im części zabraknie. Nunchako, weź sobie idź stąd. No myślę, że on nic na to, bo tam jest ich więcej. Do góry. Do dołu. Dobra, wyjdziemy stąd. Idziemy stąd i spierdzielamy stąd chyba. Jeżeli chodzi o przedmioty, które tutaj zdobędziemy, to raczej ich dużo nie będzie. Kamera! Już po kamerze. To jest zamknięte, ma się rozumieć.
panów, to my oczywiście sprzątniemy stąd. W dół. Koniec z tym. Tu widzę jakiś item. Kurwa, ty teraz. O, tam jest jeszcze skrzynka. No weź prosto. Nie rób sobie jajec, co? I z tego tyle pierdzielamy. Puk, puk z karabinka. O Jezu, to był chyba overkill. Chicken. Bo ty mnie bardziej skrzydzić niż ona. Pamiętaj, zły dotyk boli przez całe życie. Tu jest skrzynia. Tu jest skrzynia. Nadal liczę na glicze. Znaczy nie. Ojej, no i glicze były. Myślę, że gra raczej nie przewidziała naszego wzlotu tutaj. Ej, ale trochę im jednak ukrzyżowaliśmy plany. Dobra. Mniejsza większość. Widzę tu trupa. Widzę tu trupa, którego skręcił jeszcze... Wybaczcie, towarzyszy, czy możecie mi powiedzieć, co mnie zabiło? Pewnie robot. Tyle to i ja wiem. Czy moglibyście podać nieco konkretów? Który robot? Gdzie uderzył? Jak szybko nastąpiła śmierć? Dodam to do raportu. Teraz to już chyba wasz raport nikogo nie obchodzi. Nie wygadujcie głupot, obywatelu. Słońce czy deszcz, papiery trzeba złożyć na czas. Jestem przewodniczącym i nie zniosę żadnych odstępstw w moim sektorze. Trochę na to za późno, nie sądzicie? Raczej nie inaczej. Dobra, tutaj na górze nic nie ma. Kurczak to jak zwykle. Kurczak tak zwykle sobie lata. Tam jest wujeczka, save zonik, pyki pyki. Idziemy. Bez pierdzielenia. Ja powiem wam szczerze, że dzisiaj jestem tak zjebany jak koń polsternie. W ogóle nagrałem to o godzinie 20. Odcinek na jutro. Dwa w sumie odcinki, bo jeszcze potem będę musiał nagrać jeden. Taki jestem zalatany. To jest najlepsze. Wstaję o godzinie 5. Wstaję o godzinie 5, więc będzie lipa. Do dołu. Pyk. Nie mam zgnoje. Zauważyliście pewnie, że już nie mam mani zbieracza. Mam mani zbieracza, ale mniejszą. Tu miał być safe zone, oszuści. Oszukiście. Oszukali mnie. Jest serio, tu miał być safe zone. Jest zamknięty. A my. Dobra, tu widzę kolejną skrzynię. Skrzynie są najbardziej cenne, bo można w nich znaleźć różne schematy. Tam zazwyczaj tam są. Śnieżka, schemat już odblokowany. Pytanie, czy ta śnieżka to... broń? Czy to innego? Dobra, idziemy 650 metrów. Myślę, że jednak pójście na piechtę będzie lepsze. Rozumiem, że tutaj się nie dostaniemy bez odblokowania poprzez kamery. W teorii moglibyśmy to zrobić, idąc sobie gdzieś tutaj, pamiętam. Gdzie to było? Kurde, blaszka, nie pamiętam. Nie było tematu, jebopiec. Idziemy dalej. No i kochani, powoli, powoli. Naprawdę bardzo powoli, bo w moim wykonaniu to jest jak zwykle troszeczkę czasochłonne. Z tego powodu, iż, no już nie razem wspominałem, że pracuję zawodowo i w sumie dodatkowo jeszcze. Dalej. O nie! Kamikodze! Drugi! Trzeci! Nie, drugi! No tak. Kurwi kłaki. Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak. Nie! Dobra, to było niespodziewane. Dlatego się przestraszyłem. Kałasznikow schemat już odblokowany. Aha, czyli rozumiem, że już odblokowany, to znaczy, że już możesz to zrobić, tylko już to kurwa masz. Już to masz. Ty, panika wstańka! Uuuu! Jak tor. Gdzie? No wiesz, czy co? Jestem w dupie! Jestem w dupie, mega w dupie. Umieram. Nie wiem, jak ja to przeżyłem, ale przeżyłem. To się nam robi tutaj niezła akcja.
Do góry, dziady. I dodał, kurwa, wystarczyło energii. Ale macie w tym odcinku akcji. O kurwa, znów nie ma ammo. Ooo, dobra. Ale mnie tu wzięły w obroty. Chciałem sobie tylko wziąć skrzyneczkę. Bo mnie załatwili, gnoje. Dodało wszystkie. Jak jeden mąż. Jak jeden mąż. Nie wiem, czy nie będę zbytnio darł pizdy do przeproszenia w tym odcinku, ale to pewnie z powodu zmęczenia, które w tej chwili mam. W sumie tak gram sobie dzisiaj for fun. I żeby nie było, ja taki jestem zazwyczaj, więc... To żadna popisówka, po prostu. Dzisiaj się czuję aż nadto troszeczkę swobodnie. A też na YouTubie nie mam zamiaru nikogo udawać. Jestem jaki jestem, jestem cholerykiem i to strasznym cholerykiem. A jeszcze jak się mogę dobrze bawić, to już w ogóle. Choleryk na 102. No dobra, panowie, wypierdzielać mi stąd. Bo z tą naprawą to irytujecie i to bardzo. Po to ich rozwalam, żebyście wy zaraz ich naprawiali. Rozumiemy się? No właśnie. Musiałem. Ale jej nic nie ma. No czemu ty... Tak robisz? Co ty na to? Nie rozumiem, czemu on tak robi. Jak używam shifta, to on sobie wskakuje na różne rzeczy. Do góry. Do dołu. Ja nie mówiłem na początku odcinka, że już nie mam ani zbieracza. Kurwa, jestem oszust. Ale tu była żabka jeszcze. Dobra, wszystko? Nie wszystko, no jak ja mógł tak pominąć takie rzeczy? Ludzie, no ja rozumiem wiele rzeczy, ale nie takie. 610 metrów, no jak tak będzie nam to szło, to my chyba w tym odcinku tam nie dojdziemy. To jest za dużo rzeczy. Te budynki powinny być pozamykane przede mną. Żeby Shiro nie mógł ich brać. Inaczej masz cały czas wrażenie, że coś możesz stracić i to jest słabe. Ja widzę, że gra nam naprawdę daje bardzo duży margines błędu, jeżeli chodzi o zbieranie tych wszystkich schematów. Ale no właśnie, no bo jedno kasznikowa schemat już odblokowany. I my już to mamy. Daj tam nie coś nowego, a nie tylko cały czas daje ci to samo. Ale teraz ja się chcę zupgrade'ować, bo chyba rzeczy to nazbieraliśmy jak porąbani. No bo jest strzelby, sraki taki. No kurwa, no ja nie mogę. Ta gra mnie dobija. Dobija mnie. Tam jest wejście na górę chyba jeszcze gdzieś. Ej. Ja pominąłem schody? Wybaczcie mi, ale chyba tu wejścia na schody nie ma. Chyba, że ma się rozumieć schody w wersji bale. Bale, nie dbale. Przykład, no wejdź na dostrzeżenie, możesz? No nie mogę tam wejść, nie wiem jak tam wejść. Czuję się skrzywdzony. Bo tam jest definitywnie coś. O? Nie? No ale weź ty tego używaj tak jak powinieneś to zrobić, czyli tak. Nurn! No bo w życiu mi nie wyszło. Do teraz to ci kurwa nie wyszło. Idziemy stąd, bo ja jestem głupi. I zbieram wszystko. Ale to mnie interesuje. Ty mnie uderzysz, ja cię nie biję. Ja tylko po skrzynkę, nic więcej. Że ty nie jesteś agresywny, jak cię nie trzeba tu. Nie. Idziemy zapisać. Jak zaraz umrę i ja to wszystko będę przechodził od początku, to się zirytuje. Dobra. Co zatem wybieracie, major? Ulepszenie. Ile uzbieraliśmy? 251. No i to jest moc. Osoba telekineza. Po zużyciu zapasów energii na kawicy, moduł telekinezy czerpie ATP z krwioobiegu.
Oczywiście 10 plus 144 na 16, niestety na to nie stać. Ale dobra, ulepszmy może postać. 242. Zaledwie kilka sekund. To też nie jest głupie. Zwiększa zdrowie. Do góry! I prądem go... Nie. Do dołu. No wiecie co? Tak się zakradać od tyłu? Wiesiu! Co zatem wybieracie, majorze? No to co było wcześniej. Tylko już bez przerywania, proszę. Postać. Co to było? Większa precyzja ostrzału. 100% szybsza zmiana broni dzięki treningom. To mnie tak niezbyt interesuje zbytnio. Brakuje mi tutaj czegoś, co pokazuje, co już mamy. Tak już biegać szybciej. O kurde, dobra, to biorę. Obrażenia od żywiołów. Bierzemy to. Autoryzacja. Jeszcze. Odblokowaliśmy Śnieżkę z tego, co widzę. Już to masz. Gwiazdeczki jeszcze niestety nie, chyba... Nie, Śnieżkę chyba mieliśmy już, czy nie? Nie wiem. Czy coś lepszego odblokowaliśmy? Hamulet blotowy to nie, to nie, to nie. No nic nie odblokowujemy. Kurde, no irytuje mnie to, że nie mamy tych upgrade'ów. Tutaj też nic. No i co ja sobie mogę zrobić? Co ja sobie mogę zrobić? Nic sobie nie mogę zrobić. Wonnym jestem. Tego shitu to trochę nazbieraliśmy. Ammo zostaje, zostaje. To idzie sobie w chole. Nie mamy HP-ków? No to nie, no to trzeba HP-ki. HP-ki musimy zabrać stąd. I to myślę, a w sumie te starczą. No weź, nie cofaj mi do góry. Nie do góry. Pik. Ale tego nie potrzebujemy. I amunicja idzie na górę tu. No i tak miało być. Ja mam jakieś prądowe. Ja mam jakiś prąd. Mam prąd. No i dobra. Wyupgrade'owani. Bierzemy sobie oczywiście prąda. A może teraz weźmiemy sobie mróz? No ale nie, no, tamte są bardziej wrażliwe na prąd. No i Geronimo. Czekaj ta. Teraz lepiej. Tak, to jest kamera, która nas miało obserwuje. Już nie. Znowu. No. Dodał. Hi. Może stopa złapiemy. Miałem szybciej biegać. Ale nie widzę tego szybszego biegu. Góry. Dodał. Do góry. Do dołu. Nie podskakuj. Bardziej mnie ty krzywdzisz. Au! Dobra, ty też mnie skrzywdziłeś. Zły dotyk. Kolejny. Do góry. Pyk. A teraz to ty mnie bardziej irytujesz. Ale ja mam cela jak baba z wesela. Misklik. Poszło. To prawda z lekkim defektem HP, ale poszło. Lecą, kurwa, posiłki. Ciebie to zbierzemy. Dobra, widzę, że tutaj... No! Kłamstwo! I w dół. Ten zaraz wybuchnie. Tyle fajnie, że ta telekineza naprawdę działa świetnie. Ta telekineza działa świetnie, tylko zaraz pewnie się w kamerę wpierdziela i będzie el problemo. O Jezu, lag spike. Nie ma. Majorze, wkrótce pojawi się tu tylu wrogów, że wasz zgon jest nieunikniony. Jak nieunikniony? Uniknione. Patrz, pokazać ci sztuczkę?
Nie wiem, gdzie lecę dokładnie, ale chyba gdzieś, gdzie nie powinienem. I? Śnieżka rękojeść, no ale co mi z tej rękojeści? Tak, lizać loda przez papierek. Albo, nie wiem, lizaka, o. Tak też można. Pierwszy poziom, zaraz będziemy... No już zerowy. O! A to kurwa, surprise, a to surprise. Do góry. Tego nienawidzę. Tego nienawidzę. Co tu się odpierdala? Do góry. Gdzie? Gdzie? Do dołu. Serio, to się normalnie gra robi jak Sirius tam. I w dół. Gra jak Sirius tam. Wiecie, bo ja nie wiem, gdzie jest. Co się dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Totalnie nie wiem, co się odpierdziela. Au! Już nie mam apteczek, kurde! Jak ty mnie wkurwiasz? Skrzynia? Tu drugą widziałem. Tu jesteś. Dobra, niech tam sobie już naprawią, to już jak muszą, to niech sobie naprawiają. Gugali. Chemia i nadprzewodnik, świetnie. My możemy wejść na przykład do tego polimeru? Myślę, że nie. Znając życie, zaraz się zbaguję i będę płakał, jaki to świat jest zły i świat jest niedobry, łażąc po skałach jak pojebany. Czemu kurwa ja muszę zawsze krakać? Czemu ja muszę krakać jak zwykle? Kurwa. Mam jakieś granaty? Nie wiem, zabijcie mnie! Pyk, pyk, pyk. Nie no kurwa, no bez jaj, naprawdę ta gra jest zbagowana czasem. Znacie takie przysłowie, że biednemu to wiatr w oczy i zawsze chuj w dupę? No to nie do mnie, bo ja zawsze mam ogólnie chuj w dupę, ale jestem też tak tyle głupi, żeby latać po skałach. No, no więc tyle. Dobra, już prawie, że wróciłem do tego momentu i znów się z nimi tłukę jak porąbany. Mam nadzieję, że zaraz coś się skończy. Au. Nie dostrzegłem, okej, okej. Nie, tu nie ma, tam jest skrzynia, którą jeszcze wezmę na pewno. O. Pik. Nadal poziom drugi. Do góry! Do dołu! No. Ma być. Zerowy? Zerowy. Chyba se odpuścił już. Dobra, drugi raz tego błędu nie popełnię, obiecuję wam to. Drugi raz tego błędu nie popełnię, bo... się chyba zabiję. Nie lecę przez skały. O Jezu, niu, to jest ten kurde kurczak na dwóch nogach. O niej, strzelający webzik. Pyk, pyk, pyk. Daszem go, daszem go, daszem. Opo! Dobra, idziemy tu na dół. Tam widzę kolejnego save'a, którego mam nadzieję osiągnę. Ale tam jest pierdolnik. Blisko. Nie! Nie chciałem tego użyć. Zapisywanie danych. Dostęp przyznany. Ja jeszcze mogę ulepszyć. 39 nie mogę. Nie. Co my tu mamy? Oprócz kolejnej masakrycznej ilości kamer i innego tałataństwa to... Do góry. Do dołu. Leci coś. Do góry!
zszarżują! Tamten to chyba za nami przyleciał z tamtej strony. Zobaczcie się? On, parszywce. Dobra. Wyszło nawet po chi. Kurde, tych kamer, Chodzę im Big Brotherze. Au, wow, 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 wow. No wiesz ty co? Kamie ty. Pisie. Ładowa na dół. Dobra. Widzę kolejną skrzynię i to mnie cieszy. O Jezu, nie chciałem strzelić. Nie wiem, co chciałem zrobić. Nie ma ulepszenia. Naprawy. Jak Duck Hunt. To jest śmieszne, my w sumie używamy na 100 pakacza i wcale tej amunicji nie ubywa. Jeżeli znalazłem jakiś przepis i ja tego nie zauważyłem, to mi mówcie w komentarzach. Wiecie, jestem trochę ślepy, ale... Ale staram się widzieć takie rzeczy. Staram się widzieć takie rzeczy, no ale wiadomo... W takim harmidrze, jak jest tutaj, to jest naprawdę czasem ciężko cokolwiek zobaczyć. Tam są robociki. Inne ulepszenia. Tam jest quest. Widziałem scenę questa. Jak się nas zobaczyli. Dobra, posiadało. Gdzie, skąd? Tu jesteś, gałganie. I wyobraźcie sobie teraz, że ja to robię identico, tylko że z udziałem na przykład zamrażania. Przecież to kurwa jest nierealne, to jest nierealne. Tu. Kolejny sejwik. Tam coś widzę. Być może głupio robię, ale ja zazwyczaj głupio robię, więc... Żadna by to filozofia i w sumie... Żadna zmiana dla mnie. Tego cela mam coraz lepszego. Nic, żadnej naprawy. O nie, poziom pierwszy! Nie ma... Save? Nie ma save'a? Jest save. A mnie przerazili. Cholery jedne. Przerazili mnie. Dobra, w związku z tym, że tu już nic nie ma, a przynajmniej nie widzę. Nie widzę, potem widzę. Temat już odblokowany. Właśnie, my tak naprawdę w ogóle nie tworzymy żadnych kapsułek, a teraz nawet już nie tworzymy amunicji, bo... Mamy tego tyle, że... Że w sumie nie musimy. Hop. Dali sobie spokój. Chuja, nie dali sobie spokoju. To chyba będzie odcinek z największą ilością przekleństw. Zastanawiam, żeby przypadkiem tego nie powycinać. Co zatem wybieracie, majorze? Rękawica. 77, nie? No w sumie. Jakoś to idzie. Jakoś to idzie. To sobie zostawimy. To nie zostawimy. O, prąd. Prąd to sobie weźmiemy tu wyżej. To sobie zostawimy. I to wynocha mi stąd. Ammo jest na górze. Dobra, tyle starczy i znów jesteśmy, tak powiem, do zera. Skwary. Taka przerośnięta klucha niemal mnie spopieliła w wiosce leśniczej. Teraz jesteście w pełni uzbrojeni, towarzyszu majorze. Dopóki Bielasz strzeże wejścia, nie zdołamy wejść do teatru. W 5 minut będziemy w środku. Nie mogę się doczekać odpłacenia temu czemuś z nawiązką. A to kolejny świaczek.
Dobra, już wiemy jak go walić. No dobra, już trzeba poznać jego ruchy. Poznać jego ruchy. Gnojku, co? Jaki byłeś cwany? Jaki byłeś kurwa cwany? Banie gnoja. No użyjmy tego. Bielasz, bielasz. Nie bądź taki bielasz, bo się wybielasz. W dupie, właśnie może w dupę strzelać. Jestem w tą grę coraz lepszy. No, coś kombinujesz. Ty serio? Chyba ten mróz nie jest taki zły na niego. Oj, nie zdążyłem. Ty, kurwa, to nie ognisko. Nie! Zbugowałem się. Nie mogę się ruszyć. O, już mogę. To było chamskie! Tyle apteczek straciłem przez ciebie. Nie wiem, czy ja dostaję ten, czy nie dostaję. Kończy mi się ammo chyba powoli, co? Chyba ta. Akacz to akacz, kurwa, to jest po prostu boskie. Dobra, powoli nam się naprawdę ammo kończy. Nie no, musimy cię pokonać, bo nie wytrzymię. Prawie. Leż gnoju. Średnio wysmażony, zabij bielasza, świetnie. Nie było tak źle, o dziwo za pierwszym razem tym razem, gnojku. Ale żeśmy ammo się wypstrykali. Topteczek też, musimy jednak to uzupełnić. Musimy to uzupełnić, panie panowie. Co zatem wybieracie, majorze? Broń czy zdolności? Zdolności, ciekawe czy zostaliśmy coś w tej chwili. To 46 na niej jest źle. Postać, to już mamy, to już nie mamy, ale możemy mieć niedługo. 57. To jest za drogie. No właśnie, ale to mnie irytuje, że nie widać dokładnie, które mamy, którego nie mamy. Urlanie, szybsza zmiana broni. No ale chyba odporność na obrażenia nie jest zła. Nie wiem, czy teraz już nie mamy rozwiniętej chyba prawie że w całości naszej postaci. Jedynym zostało to jeszcze te 3-4 perki. To już wcale nie dużo. Możemy sobie to też odebrać w sumie. Jak z szokiem? Może i w ten szok powinniśmy zacząć inwestować delikatnie. Nie byłoby to głupie. Proszę wybrać procedurę. Ja myślę, że musimy sobie trochę ammo też uzupełnić. Dobra. Możemy też trochę rzeczy poskrapować, to możemy przenieść bez problemu. Jezus Maria, nasze zasoby to jest po prostu już nicość.
Pyk. 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 Dobra, 5 wystarczy. 5 apteczek myślę, że jest spoko, żeby cokolwiek tutaj robić. Też się wypsykaliśmy w ogóle z tych modułów. Możemy te wziąć. No niestety to był akurat bielasz, który był dosyć takim ognistym przeciwnikiem, więc ten ogień nam się w ogóle nie przydał. Może bardziej powinienem go walić z... Z broni zwykłych, w sensie z melee. No ale wiecie, panika, panika i jeszcze raz panika. Mówili, nie panikuj, tu będzie dobrze, nie przejmuj się. Oj. Aż sobie pokasłać musiałem. Nie, no dobra, no bo i mam sporo. Żałuję, że tego shotguna wtedy rozłożyłem, bo... O kurde, co tu się dzieje? A my prawie też możemy przeciągać. Dobra. Robię to poza odcinkiem. Ale myślę, że te 12 możemy zrobić. Jednak tej amunicji idzie, a idzie. No, uzupełniliśmy, może jeszcze zdążymy nawet wejść do środka. Ale nie możecie powiedzieć, ładnie mi to poszło. Bielasz dostał w dupkę. No jak tu wejść? Chyba nie tędy. Ty kulki trzeba wejść? Ej, czy ja czegoś nie widzę? Wygląda, jakbym czegoś nie widział. Jakaś kula spadła, ale to nie jest to, co chcieliśmy. W ogóle zejść się nie da. A tu jest zejście, dobra. Dzień dobry. Chcieliby państwo porozmawiać o Bogu? Nie? Ja też nie. Dobra, jeszcze jedna. I co z tego, że jest robotem? Ludzie nigdy nie byli dla mnie mili, a ona jest. I tak na mnie patrzy. Jakby miała w oczach strumień czystej energii. Ona mnie rozumie. Lepiej niż jakakolwiek dziewczyna. Także siak, już się zdecydowałem. Jutro się jej oświadczę. Wasili, do jasnej cholery, co ty robisz? Pracujemy czy nie? Szlak, hej, już idę. Jak ty się, chłopie, chcesz oświadczyć robotowi, to ja ci życzę powodzenia. Życzę ci powodzenia. Wszystko nie, no czytanka jeszcze musi być na sam koniec, okej. Pomocy. Personel roboteatu. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. Zaginął mi szczeniak. Należał do mojej siostry. Niedawno go dostała. To dobry psiak. Umarła niedawno, więc go wziąłem. Miał taką zabawkę, dziecięcą lalkę, co ją dostał od mojej siostry. Zawsze ją ze sobą nosił. Widział go może kto? Nie zamknąłem drzwi i mi uciekł. Uczciwego znalazca czeka nagroda. Tylko nie mówcie kierownictwu, co? Prywatne zaproszenie. Drogi towarzyszu Papkin, znane mi są liczne wasze wypowiedzi, w których o nowym dyrektorze artystycznym wyrażacie się w słowach dość nieoględnych. Może nam być pod tym względem po drodze. Chciałbym was zaprosić na spotkanie niewielkiego klubu, który założyliśmy celem omawiania paskudnych zmian w życiu naszego ukochanego teatru. Spotkamy się pojutrze wieczorem. Z uszanowaniem F.A. Przestańcie palić te papierochy! Natychmiast przestańcie palić za kulisami. Wiem, że w teatrze nie ma zakazu palenia, ale przede wszystkim dotyczy to tylko najważniejszych gości, a po drugie, nie mogę znieść tego gówna, które codziennie jaracie. Całe kulisy, a nawet parter, cukną jak dworcowa poczekalnia. Jeżeli znowu poczuję od was te paskudne papierochy, to się z wami policzę. Bez i wytłumaczcie to podejrzane szczekanie. Nie będę tolerować w moim teatrze żadnych zwierząt. No dobra, dobra. Wypchaj się dżemem. To jest napisane, nauka tworzy przyszłość, postęp zaczyna się od ciebie. Zjeżdżamy na dół. Charles, możesz ustalić, gdzie jest Pietrow? Niestety nie. Pietrow przerwał nadawanie. Namierzę go, kiedy tylko je wznowi. Łapie. To znaczy, że już tego nie zrobi.
Ten podły, oślizgły kutafon zaszył się w jakimś ciemnym kącie i będzie tam siedział w nadziei, że roboty dorwą mnie, zanim ja dorwę jego. Czuję się w obowiązku ostrzec, że Pietrów dość dobrze zna ten teatr. Nie bez powodu ma nadzieję, że tak się właśnie stanie. Nadzieja bywa zgubna. Wywoła u niego fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Opowiedz mi coś o tym teatrze. Opowiedz mi o tym teatrze. Teatr imienia Mai Plisieckiej w zakładzie 3826 powstał w roku 1948. Był to pierwszy teatr na świecie, w którym występowały roboty. To najsłynniejszy teatr w Związku Radzieckim. Zatem bilety są trudno dostępne. Czyli tylko dla bogatych i wpływowych. Ażebyście wiedzieli. Przed pełną robotyzacją teatru członkowie partii nakazywali przenoszenie tutaj najlepszych balerin z całego Związku Radzieckiego. Ale kiedy wszystkie je zastąpiły roboty, popularność teatru wystrzeliła. Teraz łatwiej jest dostać mieszkanie w okolicy Kremla niż bilet na jeden z tutejszych spektakli. Możesz mi powiedzieć coś bardziej przydatnego? I mniej odrażającego? Ponieważ teatr jest częścią zakładu 3826, jest niewątpliwie placówką naukową. Żyłka artystyczna łączy się tu z aspektami gospodarczymi. Badane są zachowania robotów, a także reakcja ludzi na nie. Nie mam żadnych danych bojowych. Skąd Pietrow tak dobrze zna ten teatr? To był jeden z obszarów jego szczególnego zainteresowania, zanim został uznany za zdrajcę. Czyli jest nostalgicznym władcą marionetek, co? Skonfigurował i testował roboty teatralne, a także zaprogramował i badał wzajemne oddziaływanie różnych zawodów. W pewnym sensie kolektyw zrodził się na scenie tego teatru. Jak ten kutas dostał tu robotę? Został polecony przez towarzysza Stockhausena. Serio? Nic dziwnego. Obaj są parszywymi draniami. Przepraszam, ale nie rozumiem. Czemu stawiacie towarzysza Stockhausena na równi ze zdrajcą? Chwilunia. Jak Pietrow zdołał się podlizać Seczenowowi? Czy to ten wazeliniarz Stockhausen polecił go szefowi? Wiktor Pietrów zoptymalizował protokoły ładowania danych sterowania robotami. Przyspieszył ten proces trzykrotnie. To wtedy towarzysz Stockhausen polecił Pietrowa doktorowi Seczenowowi. Nie powinien był tego robić. Przekonajmy się, co tu jest grane. No właśnie, co tu jest grane? Zróbcie dla mnie jedno, dobrze? Znajdźcie tego szalonego sukinsyna i zabijcie go. Dobra? Masz to jak w banku. Zabił tyle niewinnych osób. Dobra, fajnie. To on to wszystko zrobił. To on przeprogramował wszystkie roboty. Dobra, dobra. Moi drodzy, ale tu jest sejwik. Lubił ludziom, do czego ich zmuszał. Łastoczki musi umrzeć. Łastoczki? Nie, Pietrow? No właśnie, to może Łastoczki jednak. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. To prawda zjebany jak koń powesternie, ale grał i czuł się, czy czuł się, bawił się zajebiście. Trzymajcie się jeszcze raz i do następnego razu. Hej, hej!